Pokemony. Z czym wam się kojarzy to słowo? Bo mnie z kolorowymi stworami, miażdżącymi atakami żywiołów i tazosami w chipsach. Na liście skojarzeń hasło śledztwo albo nie pojawia się wcale, albo na samym końcu. Dlatego też dziwi, że Detective Pikachu Returns, sequel gry z 3DS-a, w ogóle powstał. Okej, na papierze produkcja przygodowa z Pokemonami w roli głównej brzmi nieźle, ale realizacja jest tak kiepska, że przyprawiała mnie o dreszcze. Pora wziąć lupę w dłoń i odkryć sprawcę tego bałaganu. Nowa Gro Plus, wybieram cię! Pierwsze śledztwo u boku gadającego Pikachu mieliśmy okazję prowadzić jeszcze na konsoli Nintendo 3DS. Dacie wiarę, że ta gra wyszła w 2016 roku? Koncept pasował całkiem nieźle do przenośnej konsolki, parę lat później doczekał się nawet ekranizacji. Wątków z jedynki nie rozwikłano, co stanowiło pretekst, by 7 lat później wypluć na Switchu sequel. I to dosłownie wypluć, bo dawno nie grałem w tak brzydkiego i nudnego potworka. Ale po kolei. Detective Pikachu Returns to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń znanych graczom z pierwowzoru. Nie martwcie się, jeśli z oryginałem nie mieliście jednak do czynienia. Sequel otwiera krótka sekwencja, która zgrabnie opisuje najważniejsze punkty fabuły. Po rozpoczęciu gry nie miałem wrażenia, jakby brakowało mi kontekstu, więc tytuł jest bardzo przystępny. Do gadającego niskim głosem żółtego gryzonia trzeba się natomiast przyzwyczaić. A no właśnie, gadającego. Choć w głównych grach z cyklu Pokémon wciąż nie doczekaliśmy się dublażu, powrót detektywa Pikachu zaskakuje liczbą udźwiękowionych cutscenek. Muszę jednak ostudzić entuzjazm fanów. To zdecydowanie jeden z najgorszych dubbingów w historii. Aktorzy w większości przypadków czytają swoje wypowiedzi tak beznamiętnie, jakby streszczali babci rozpiskę programów na środę z telegazety. Winy z pewnością należy doszukiwać się w sposobie wyreżyserowania przerywników. So the culprit must have used the key, but Growlithe was guarding the key. No one but my husband or Barnes could have taken the key from Growlithe. Yes, exactly. So how did they... Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszystkim dialogom poświęcono tyle uwagi. Gra jest strasznie przegadana i składa się z licznych ścian tekstu. Nie miałbym z tym problemu, gdyby rozmowy były jakkolwiek angażujące, ale przez większość rozgrywki zmuszały mnie do powstrzymywania ziewów. Ciągle przebija się z nich infantylny charakter, a nie trudno zauważyć, że nowy detektyw Pikachu skierowany jest głównie do młodszych graczy. Niestety wątpię, że polskie dzieciaki zasiądą po lekcjach do Switcha i dadzą się porwać przygodom w świecie Pokémonów. Wszystko dlatego, że gra nie posiada polskiej wersji językowej. Trzeba naprawdę nieźle ogarniać angielski, żeby zrozumieć, co mówią bohaterowie, a gromadzenie zeznań to najważniejsza mechanika całej produkcji. Nadszedł czas, by Nintendo odwzajemniło uczucia, jakie żywią do niego polscy gracze. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Detective Pikachu Returns samo do końca nie wie, do kogo jest kierowane. Wszystko przez to, że opowiadana historia operuje bardzo skrajnymi motywami. Z jednej strony żarty typu hehe, Slowpoke lubi jeść, hihi, przewijają się przez cały czas, a z drugiej te niewinne sceny rozdzierają kłótnie między bohaterami, którzy decydują się na rozwód. I nie chodzi mi o to, by w grach dla dzieci funkcjonowało jakieś tabu, myślę, że to świetny pomysł, by oswajać młodszych graczy z trudną tematyką, ale sposób, w jaki robi to nowy detektyw Pikachu, nieustannie wpędzał mnie w zakłopotanie i konsternację. Ja już mam w sobie dużo emocji, a nawet nie zaczęliśmy rozmawiać, o czym tak właściwie jest ta gra. Spokojnie, nie musicie zapinać pasów, bo nie zanosi się na porywające zwroty akcji. Detektyw Pikachu powraca dokładnie po 2 latach od zakończenia wydarzeń z jedynki. Jeszcze niedawno po Rime City hasały rozwścieczone Pokémony, które szprycowano szkodliwą substancją o nazwie R, ale Tim Goodman i Pikachu położyli temu kres. Z tej okazji burmistrz miasta postanawia przyznać bohaterom nagrodę za zasługi dla społeczności. Ceremonię przerywa niespodziewany atak dzikiego Corviknighta. Czy ma to jakiś związek z poprzednią sprawą? No i co się stało z zaginionym ojcem Tima, Harrym?
Znalezienie odpowiedzi na te nurtujące pytania to główne zadanie gracza. Tim i Pikachu stanowią bardzo zgrany duet detektywów, głównie dlatego, że pomimo różnicy gatunkowej rozumieją się nawzajem. To z kolei stworzyło twórcom mnóstwo możliwości na przedstawienie znanych i lubianych Pokémonów z całkowicie nowej perspektywy. Podczas rozgrywki występuje jasny i skuteczny podział na role. Tim rozmawia z ludźmi, a Pikachu z innymi stworkami. Kacper, 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 Kacper. Tak mniej więcej dla szarych ludzi brzmi język Pokémonów. Ale podczas zabawy nie należymy do tego nudnego grona. Przez większość czasu Pikachu parafrazuje wypowiedzi innych stworków, ale czasami mamy okazję pogadać z nimi bezpośrednio. Spodobała mi się ziomalska natura Cramoranta, nierozgarnięty Slowpoke był mega uroczy, a dziuniowata Clefable zaszła mi za skórę. Pokémonowi bohaterowie zdecydowanie wyróżniają tytuł na tle innych przygodówek. Niestety mam jednocześnie wrażenie, że nie wykorzystano w pełni potencjału tej mechaniki. Znaczna część pupili to po prostu gadający NPC pozbawieni jakiegokolwiek charakteru. Podobnie zresztą z ludźmi, z tą różnicą, że oni wszyscy są strasznie jednowymiarowi. Detektyw Pikachu Returns opiera się w całości na dialogach, a nie ma w tej grze nikogo, z kim moglibyśmy ciekawie porozmawiać. Co ciekawe, twórcy zdawali sobie chyba sprawę z tego, jak nudne są napisane przez nich dialogi. W opcjach gry znajdziemy możliwość ich przyspieszania lub całkowitego pomijania. Speedrunnerzy się pewnie ucieszą, ale jeśli nie brać pod uwagę tej grupy odbiorców, to po co w ogóle tytuł oferuje nam taką możliwość? Okej, udało nam się już zebrać trochę poszlak i nie wygląda to najlepiej. Skoro nie fabułą i dialogami nowy detektyw Pikachu stoi, to rozgrywka musi wywalać z kapci, prawda? W pewnym sensie tak, rozgrywka wywala z kapci. Niestety nie dlatego, że jest tak porywająca, wręcz przeciwnie. Dawno nie miałem do czynienia z grą, w której byłoby tak mało gry. Jeśli włączymy opcję pomijania dialogów, to nagle okaże się, że mamy do czynienia ze skandaliczną wydmuszką, za którą Nintendo życzy sobie zawrotne 209 zł i 80 groszy! Rozgrywka dzieli się na kilka wyraźnych segmentów. Każdy z pięciu rozdziałów zabiera nas do innej miejscówki, w której musimy rozwikłać główną zagadkę, odpowiadając na poszczególne pytania. Wszystko zaprezentowane jest w czytelny sposób w specjalnym dzienniku. Doprawdy przybliżają nas zeznania świadków, analiza miejsca zdarzenia i eksploracja okolicy. Gdy zbierzemy dostatecznie dużo dowodów, a to dostatecznie określa sama gra, możemy przejść do dedukcji. Tu uwydatnia się największa wada Detective Pikachu Returns, czyli praktycznie zerowy poziom trudności. W teorii gra powinna testować przenikliwość gracza i jego zdolność do łączenia faktów. W praktyce rozgrywka sprowadza się do odhaczania kolejnych etapów śledztwa i odgadywania właściwych odpowiedzi. Jeżeli pomylimy się w dedukcji, gra przekreśli jedną z opcji i będzie cierpliwie czekać, aż wybierzemy tę prawidłową. Błędy nie wiążą się z jakąkolwiek karą, więc równie dobrze możemy całkowicie olać fabułę i wszystkie dialogi, by na pałę zaznaczyć wszystkie możliwe opcje. Tym sposobem da się przejść całą grę, a raczej gra przejdzie się w całości sama. Największym hitem tej mechaniki jest końcówka śledztwa. Powinien to być kulminacyjny punkt rozgrywki, w którym błyskotliwe umysły Tima i Pikachu mają szansę dać prawdziwy popis. Nawet kamera zaczyna wtedy pracować jakoś tak dynamiczniej, pokazując nam po kolei wszystkich podejrzanych. Jeśli odpowiemy na którekolwiek z pytań źle, Pikachu skarci nas za głupotę, a gra da nam tak wiele szans, że aż w końcu zaznaczymy właściwą odpowiedź. To wszystko sprawia, że gracz tak naprawdę jest zupełnie nieistotnym elementem spektaklu, a jego rola sprowadza się do wciskania jednego przycisku na padzie. Nie podobało mi się też, że gra jest sztucznie rozwleczona. Ukończenie każdego rozdziału zajmuje około 2–3 godzin. Biorąc pod uwagę niski poziom skomplikowania zagadek, to zdecydowanie zbyt długi czas. Często zdarzało się, że już po wstępnych rozmowach ze świadkami miałem dobry obraz tego, co zaszło, jednak produkcja uparcie kazała mi analizować bzdurne wątki, by tylko wydłużyć rozgrywkę. Ostatecznie okazywało się, że od początku miałem rację, co tylko pogłębiało frustrację.
Musiałem czekać, aż tytuł pozwoli mi zabłysnąć dokładnie wtedy, kiedy on chce. Łamigłówki są na tyle banalne, że nie będą stanowiły wyzwania nawet dla najmłodszych graczy. Poza zbieraniem dowodów w ramach głównego śledztwa, mamy też okazję pomóc lokalnej społeczności z mniejszymi problemami. Musimy na przykład znaleźć chłopcu kompana do gry w piłkę, albo odszukać zaginionego partnera Ursaringa. Cała mechanika przypomina trochę questy poboczne, z tą różnicą, że w Detektywie Pikachu nie otrzymujemy niczego w zamian. Jedyną korzyścią z wykonywania zadań jest krótka wzmianka w gazecie o naszych heroicznych dokonaniach. Zleceniodawcy są niezwykle nudni i nie wprowadzają żadnej nowej jakości do historii. Ponadto poboczne zlecenia powtarzają problematyczny schemat głównych śledztw. Przyjrzyjmy się na przykład ciągowi zadań, w którym musimy wziąć udział w quizie na temat Pokemonów. Kobieta rzuca nam wskazówkę i każe odnaleźć stwora, który odpowiada opisowi. Choć wielokrotnie od razu wiedziałem, o kim mowa, bo wiecie, jestem mistrzem Pokemon, to musiałem specjalnie wracać do tego Pokemona, porozmawiać z nim, pozwolić Pikachu poinformować mnie, że hej, to idealnie pokrywa się z zagadką z quizu, po czym wrócić do babki, żeby dopiero uznała moją odpowiedź. I tak 3 razy z rzędu. Nie wiem, kto projektował te aktywności, ale są tak rozczarowujące, że aż trudno w to uwierzyć. Nieco większym i bardziej udanym urozmaiceniem rozgrywki są sekwencje, w których dosiadamy konkretnych Pokemonów i korzystamy z ich unikalnych zdolności. Podczas pierwszego śledztwa musimy na przykład zasięgnąć pomocy pewnej Growlithe, by zwęszyć źródło usypiającej stworki substancji. W innym krępy Darmanitan rozwali głazy blokujące nam przejścia. Choć w obliczu całej gry są to zaledwie momenty, to zdecydowanie wyróżniają się na tle innych mechanik. Przynajmniej wymagają od gracza jakiegokolwiek udziału. Detective Pikachu Returns pełen jest zresztą takich jednostrzałowców. Sprawia to wrażenie, jakby twórcom przypomniało się, że pracują nad interaktywną grą, a nie zlepkiem nudnych cutscenek, wobec czego wrzucili do niej na szybko durne minigierki. W świątyni musimy na przykład unikać wykrycia przez wściekłego Darmanitana w abstrakcyjnej sekwencji skradankowej. Przy czym warto zaznaczyć, że wspomniany nerwus niemiłosiernie się wlecze, przez co całość strasznie się ciągnie. Gra lubi też zaskoczyć znienawidzonymi przez wszystkich quick time eventami, które wołają o powrót do 2007 roku. Czy szybkie wciskanie przycisku A to naprawdę szczyt mechanik, na jakie stać deweloperów? Mówiąc językiem gry, te dowody są naprawdę obciążające. Skoro nie działa ani fabuła, ani rozgrywka, to może chociaż można się trochę pośmiać? Chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że nie. Powrót detektywa Pikachu operuje dziwnym humorem i trudno stwierdzić, która grupa graczy ma się tutaj śmiać. Przez większość gry jesteśmy skazani na infantylne i głupiutkie dowcipasy rodem z przedszkola. Jest nawet specjalny przycisk, który wywołuje detektywa Pikachu tylko po to, by opowiedział nam kawał. To na tyle żałosny występ, że nie zdołał złamać mojego poker face'a rodem z Wyspy Wielkanocnej. To kontrastuje jednak z sytuacjami, gdy produkcja burzy czwartą ścianę. Gdzieś na początku jest scena, w której Tim i jego siostra dyskutują o ekranizacji detektywa Pikachu i o tym, że nie uznają jej za kanoniczną. Pozdro z podłogi, jeśli ogarną to młodsi gracze. O co tu chodzi? Dobra, ja mam już tego dość, naprawdę. Błagam, powiedzcie mi chociaż, że jest na czym zawiesić oko. Cóż, skoro wytrwaliście do tego momentu naszego filmu, to doskonale widzicie, że powrót detektywa Pikachu to prawdziwie szpetna giera. W tej warstwie najbardziej uwydatnia się 3DS-owy rodowód produkcji. Cóż, wygląda na to, że najlepiej zarabiająca franczyza świata wolała zaoszczędzić na swoim najnowszym dziele, czego efektem jest ta oto szkarada. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Może od tekstur, które wyświetlają się w tak niskiej rozdzielczości, że czasami nie wiadomo, na co patrzymy? Lśniące, powyginane stronki na głowach bohaterów, tak zwane włosy, chyba lepiej przemilczeć. To może zachwyci nas styl graficzny? No, nie do końca. Tak naprawdę zupełnie brakuje mu jakiegokolwiek charakteru i przywodzi na myśl wczesne produkcje na PlayStation 2. Modele Pokemonów żywcem wydarto z Pokémon X and Y z 2013 roku, podobnie jak ich animacje.
o ile w ogóle widzimy jakieś animacje, bo skomplikowane sceny, jak chociażby wejście na kamień, serio, musimy sobie wyobrazić, podczas gdy ekran robi się czarny i rozlega się efekt dźwiękowy. To może chociaż 60 FPS-ów? No, 30, ale przynajmniej nie przycina. A tego o Pokémon Scarlet and Violet powiedzieć nie mogę. Ja rozumiem, że Switch ma już swoje lata i z potężnych bebechów nie słynie, ale come on, no wszyscy wiemy, że stać go na więcej niż to. Ale spokojnie widzowie, nie załamujcie się, mam dla was dobrą nowinę. Czasem, gdy już nie możecie znieść patrzenia na tę ohydną scenerię, możecie zamknąć oczy i wsłuchać się w ścieżkę dźwiękową, która jest całkiem niezła. Co prawda nie na tyle, bym zamykał się w pokoju i odpalał najlepsze nuty tak głośno, aż nakrzyczą na mnie sąsiedzi, ale potupać nóżką można. Nie potrzebujecie lupy, żeby dostrzec, że powrót detektywa Pikachu trzeba omijać szerokim łukiem. Ta gra nie ma żadnego elementu, który sprawiłby, że mógłbym ją komukolwiek polecić. Fabuła jest infantylna i nieciekawa. Rozgrywka nie wymaga żadnej ingerencji gracza i obraża jego intelekt. Humor nie trafia w niczyje tony do tego stopnia, że twarz zastyga w miejscu, a na widok sfery wizualnej zwyczajnie chce mi się krzyczeć. Nawet najwięksi fani Pokémonów, a sam uważam się za jednego z nich, nie mają tu czego szukać. Bez żalu stwierdzam, że śledztwo zostaje zamknięte do odwołania. Dziękuję za uwagę, detektyw Kacper Pusztuk, Polsat Games.